Promenada Warszawy. Ulica Ostrobramska, proszę Państwa, wspaniała ulica, świadcząca o tym, że no to są te stare bloki, myśmy to głosili, jak Świadkowie Jehowy misjonarze przyjechali w roku 1905 tutaj do Polski, albo to przecież nie Ameryka, przecież cały czas głoszą. Ja to ogłosiłam, wszystkie te bloki, no tego to nie było, bo to jest telewizja Polsat, a zbudowali, promenada już była, tam była z tyłu Konforama, się wszystko zmienia. Tylko to się nie zmienia, że Warszawa jest wciąż maferowa, wiatr wieje i naród podły mordami kręcą krowy, jak się wejdzie tutaj do tej promenady. Niezadowolony, sklepy puste, nikt nie kupuje, w dalszym ciągu nie mają pieniędzy. Polska jest biedna, to nie jest Ameryka, to nie jest Anglo-Ameryka, Białystok. Tutaj nie ma ludzi prawosławnych i ludzi w ogóle wiary nie ma. Nie jest to oczywiście Pałac Kultury Stalina i Lenina, ale jak pojedziecie 520 do Pałacu Kultury Stalina i Lenina, w tę stronę zaraz co pokażę, no to ateistyczny, tak, tamtą, tak. Ateistyczny jest Pałac Kultury Stalina i Lenina i mało kto już w ogóle w jakiegokolwiek Boga wierzy. Ja wcale nie chwalę tych Żydów, którzy ze złota krowę ulepili w momencie, czasie, gdy Mojżesz poszedł po przykazania na górę. Lepiej wierzyć w Boga. Isaac Listner powiedział, że wszelki rozwój cywilizacji, jaki by nie był, nie następował, odbywał się na drodze poszukiwania Boga.